Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Szybki rzut oka w kalendarz, drugi dzień grudnia, środa i środowy poranek w studiu Radia RDN Nowy Sącz, w programie Słowo za Słowo Benedykt Polański, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Małej Galerii. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze. Pół roku tak naprawdę już wytężonej pracy w Miejskim Ośrodku Kultury. Zaledwie początek w Małej Galerii. Z perspektywy osoby, która już, można powiedzieć, mocno się w tej kulturze sandeckiej zakorzeniła. Gdyby miał pan tak wskazać się według skali od 1 do 10, jak bardzo sandeczanie tęsknią za kulturą, ale tą żywą kulturą, w której mogliby bezpośrednio uczestniczyć? No cóż, chciałbym powiedzieć, że jest to dziesiątka, ale nie ukrywam, że ta cała presja zdrowotna i ta cała sytuacja polityczna, która trzyma nas cały czas w szachu i jakby ten reżim sanitarny cały czas wysuwa się na pierwsze miejsce, powoduje, że chęci chęciami, ale istnieje wśród ludzi jakby realna obawa zakażeń, zarażeń. Pamiętajmy, że to są skupiska ludzkie, zbiorowiska, gdzie no imaginujemy sobie, że może dojść do jakiegokolwiek kontaktu z osobą zarażoną. I to dość skutecznie studzi zapędy. Nie ukrywam, że ośrodki kultury, nie tylko MOK, ma problem z frekwencją. Jeżeli nawet jest dostępność 25%, 50%, no to zawsze jest kłopot z zapełnieniem sali. Co rok temu to po prostu ludzie się zabijali o bilety i niestety podaż biletów, popyt przewyższył jakby podaż. Tu jest odwrotnie. A myśli pan, panie dyrektorze, że my jesteśmy już do tego stopnia tak wygłodniali tej kultury, że jeśli tylko rząd zdecyduje się na odmrożenia w momencie, kiedy sytuację pandemiczną będziemy mogli już zostawić trochę za plecami, to rzucimy się szturmem do tych instytucji kulturalnych i frekwencja będzie absolutnie biła wszelakie rekordy? Czy my już trochę się nauczyliśmy jednak macać tej kultury przez komputer, jednak online? Macać przez komputer to nadużycie takie jakby, ale na pewno trwały ślad w psychice zostawił ta atmosfera grozy. No, pamiętajmy też, że populacja widzów w Nowym Sączu to taka populacja charakterystyczna dla osób starszych. To byli nasi bardzo zagorzali zwolennicy, widzowie, odbiorcy. Teatr, sztuka wysokich lotów to taka średnia powyżej 40. I to już jest grupa ryzyka w tym momencie, więc na pewno po pierwsze muszą się zmienić trendy, musimy też zmienić sposób podawania tej kultury, ale też będą roszady, podejrzewam, w strukturach wiekowych. My musimy dostosować repertuar do oczekiwań młodszej widowni, czyli tego przedziału w takim wieku, brzydko mówiąc, produkcyjnym, 20 parę do 40 i no, zweryfikować troszeczkę nasze poglądy na temat tego, co ludzie chcą zobaczyć. Bardziej się musimy pochylić nad badaniami opinii publicznej, żeby właściwie dobrać repertuar. A co pan ma dokładnie na myśli, mówiąc, musimy zmienić sposoby podawania tej kultury? Czyli to właśnie głównie skupić się na tym, żeby dotrzeć do tego młodszego odbiorcy? Pani wiceprezydent Magdalena Majka mówiła, że oferta Małej Galerii docelowo ma teraz trafić do bardzo takiej szerokiej grupy odbiorców i do tej grupy powinni się aktywnie włączyć właśnie młodzi ludzie. Tak, no, nie ukrywam, że musimy wspierać ten odbiór żywego słowa technikami multimedialnymi, także w tym momencie to już się dzieje. To jest takie z jednej strony łagodne przejście, z drugiej strony duże wyzwanie, bo cały czas badamy, w jaki sposób dotrzeć szybko, dokładnie do właściwego odbiorcy. Aczkolwiek jest taki problem natury, no w kulturze ciężko mówić o jakiejkolwiek zyskowności, natomiast jest problem kosztów, gdyż o ile można bilety dystrybuować w sytuacji kontaktu z żywym teatrem, z piosenkarzem, z wykonawcą i każdy jakby rozumie, że za to trzeba zapłacić, to w tym momencie no ciężko jest kulturę sprzedawać w formie pay-per-view, więc to już nie jest, to nie są igrzyska, to już nie są sztuki walki czy boks, gdzie fani kupią dostęp. Kultura nie jest taka skłonna do płacenia za usługę w formie online, więc naprawdę to jest duże wyzwanie. Ten świat się zmienił po
po COVID-zie na pewno w wielu branżach i kulturę też to dotknęło. I kultura już nigdy nie będzie taka sama jak przed pandemią? Będzie, mam nadzieję, że wróci do tego, bo ja sobie nie wyobrażam opery online ze smartfona. To jest w ogóle jakieś zaprzeczenie. Nieporozumienie. Nie, no nieporozumienie. To jest po prostu skandal. Gdybyśmy mieli tak przerysowywać. Mam nadzieję, że wróci. Natomiast na pewno ten okres powrotu do takich pełnej aktywności kulturalnej będzie bardzo długi. Cały czas gorąca atmosfera wokół odwołania Alicji Hebdy, wieloletniej dyrektorki małej galerii. Aż huczy, można powiedzieć, w mediach społecznościowych. Kiedy ta gorąca dyskusja znajdzie jakby swój koniec i wszyscy dookoła będą mogli się jednak skupić na tych wydarzeniach kulturalnych i na właściwej pracy tego miejsca, a nie na tych niegasnących rozmowach i wzajemnych oskarżeniach? Ja myślę, że już trend jest schyłkowy tak naprawdę, tego co obserwujemy. No, pamiętajmy, że to są wszystko kwestie bardzo emocjonalne i w tym momencie te emocje no, muszą się gdzieś uzewnętrznić, mają czas swojego życia i jak ze wszystkim czas wygaszenia. W tej chwili wiele osób tej dyskusji, tej burzy, jak pani powiedziała, w pewien sposób już tam sobie porządkuje to, co widzi, odnosi się do tego jakoś mniej emocjonalnie, dochodzi do głosu powolutku rozsądek gdzieś, mniej emocjonalne są te wypowiedzi, mniej w niej jest nich agresji, ludzie obserwują tak naprawdę nasze działania i myślę, że na podstawie tego, co widzą, weryfikują swoje wcześniejsze opinie, które no, faktem jest, były bardzo nieprzychylne, ale na przykład wczorajszy koncert Grzegorza Kubczyka podawany w formie online obejrzało w ciągu dwóch godzin bez mała 1000 widzów, tak? Więc jest to niesamowite osiągnięcie, gdyż analizując statystykę z poprzednich lat, wernisaże czy koncerty odsłon 200 w ciągu dwóch lat, tak? Że widzimy, że jednak po pierwsze nie obniżamy lotów, jeżeli chodzi o przestrzeń małej galerii, tego co tam się dzieje i to też trochę uspokaja, myślę, odbiorców, a po drugie podajemy to troszeczkę w innej formie, w innej aranżacji i dobieramy, myślę, bardziej skutecznie formy wyrazu oraz tak zwany marketing szeroko rozumiany, aby jednak trafić do tego odbiorcy, bo cały problem polega na tym, że możemy robić fantastyczne rzeczy, tylko co z tego, jak nikt o tym nie wie. Myślę, że takie statystyki mówią same za siebie. 1000 osłon w przeciągu dwóch godzin, to znaczy, że jest jednak ogromna potrzeba w Sądeczanach obcowania z kulturą. Pani Alicja Hebda wskazuje wielokrotnie w wywiadach, spotkaniach z mediami pana niekompetencje. To prawda, że sam pan powiedział, że nie zna się na sztuce? To takie trochę małe nadinterpretacja słów. W rozmowie przyznałem, że nie jestem artystą. Mhm. I ja myślę, że to jest okoliczność, która raczej przemawia na moją korzyść niż odwrotnie, z tego względu, że powiedzmy sobie szczerze, świat się zmienił, tak? Zmienia się kultura, zmienia się sposób odbioru, ale też musimy pamiętać o tym, że zmienia się zarządzanie w kulturze. I no nie ukrywajmy, ja nie uzurpuję sobie prawa do bycia artystą, mam pewną wrażliwość na sztukę, ale nie jestem profesjonalistą. Od tego są ludzie, którzy powinni się tym zajmować. Natomiast jest kwestia cała nie bez znaczenia, mianowicie administracji, funkcjonowania, stwarzania przestrzeni. Moją rolą w małej galerii, jak i w MOK-u, jest stwarzać przestrzeń, zapraszać do kultury osoby, które się na tym znają. Reżyserów, scenografów, kostiumologów, wykonawców. I mam czuwać, że tak powiem, nad zaspokojeniem potrzeb przekrojowych społeczeństwa, tak? W zależności od charakteru miejsca. W MOK-u mamy inną grupę docelową, w małej galerii mamy inną. I ja nie konkuruję, nie zamierzam konkurować z profesorem Szarkiem, absolutnie, gdyż jest to profesjonalista najwyższych lotów i no, byłoby jakimkolwiek nadużyciem porównywać się do jego osiągnięć i w ogóle, a już szczytem pychy mówić, że zrobimy coś lepiej, tak? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy tą kulturę utrzymali na takim poziomie, jak była do tej pory, ale troszeczkę zmienili, powiedzmy, formy dostępności, formy podawania, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy i żeby ta kultura stała się bardziej powszechna w odbiorze, a nie w wykonaniu, tak? Więc myślę, że mała galeria na pewno nie obniży swoich lotów i myślę, że tych niedowiarków lub oponentów, którzy w tej chwili
no nie ukrywam, w mało wybredny sposób hejtują nas w internecie, ale już coraz mniej, przekonamy do tego, że no jednak potrafimy zachować standard tego miejsca. No i cóż, i mam nadzieję, że pan profesor też kiedyś powie, że no rzeczywiście, może i nie jestem artystą, ale artystom miejsce stwarzam. Sam pan przed chwilą powiedział, panie dyrektorze, że zadaniem dyrektora jest skupiać wokół siebie artystów i dawać im przestrzeń do pracy w tego typu placówkach. To co dalej z profesorem Andrzejem Szarkiem, którego postać jest jakby no, wpisana od lat w małą galerię? Tak, powiedzmy sobie jasno, wyraźnie i dosadnie. Profesor jest nierozerwalnie związany z małą galerią. Bez mała 30 lat jego pracy nie da się nie zauważyć. I na niwie małej galerii, i w szerokim świecie, i dla sądeczyzny to są potężne zasługi. Naprawdę doceniam to. Pamiętajmy też o tym, że tak naprawdę, mimo iż w tej chwili podnosi się gdzieś tą kwestię pani Alicji Hebdy jako dyrektora małej galerii, to w mojej opinii profesor Szarek to modus vivendi i modus operandi tego miejsca. I pani Alicja Hebda w tym momencie no jest władzą wykonawczą tego, co tworzył i w jaki sposób kreował politykę artystyczną profesor Szarek. No, myślę, że w jakiś sposób nawiążemy jeszcze współpracę z profesorem Szarkiem, gdyż no właśnie, a z pana strony jest taka gotowość, taka chęć podjęcia współpracy? Cały czas w swoich wypowiedziach rekomenduję pełne otwarcie na że tak powiem, działalność dalszą profesora Szarka. Ja w ogóle powiem tak, że ja sobie nie wyobrażam, że jego w tej małej galerii zabraknie w jakikolwiek sposób, bo do pełnego 30-lecia brakuje nam 2 lat Festiwalu Małych Form Artystycznych, którego był twórcą, pomysłodawcą i kreował go przez lata. Zresztą, gdyby nie on, to pewnie Nowy Sącz nie gościłby nigdy tuzów, takich jak Czesław Miłosz czy Przoniak, świętej pamięci już. I naprawdę nie można mu tego odmówić, więc myślę, że ta kontynuacja to jest właściwie konieczność. Natomiast, no cóż, nie ukrywam, że przez no właściwie źle pojmowaną lojalność, ale szanuję tę decyzję. Pan profesor złożył wypowiedzenie z pracy przedwczoraj, czym wielce mnie zasmucił, ale nie przekreślił w ten sposób możliwości dalszego funkcjonowania w małej galerii. Natomiast na pewno mówi, że po tej całej aferze musi odpocząć i ja to absolutnie rozumiem. Ale myślę, że ale to nie znaczy, że drzwi do tego miejsca nie, są na pewno, dla profesora nie. Ja na pewno ich nigdy nie zamykałem, nie zamknę. Natomiast profesor, no nie ukrywam, to jest człowiek, artysta i tam emocje grają dużą rolę. Co widać? Co widać też w kwestiach decyzyjności i pewnego rodzaju wypowiedzi. Absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń do wypowiedzi medialnych pana profesora Szarka. Wiem, że są poddane dużą ilością tego emocjonalnego sosu, ale to jest artysta i no, może nie powinienem mówić, ale artyście można więcej wybaczyć. Zadam jeszcze jedno szybkie pytanie na koniec, bo jak zwykle goni nas czas. W tym momencie trwa kontrola finansowo-administracyjna w Małej Galerii i pytanie, czy są już jakieś sformułowane zarzuty wobec osób tam pracujących na ten moment? Ciężko mówić o zarzutach wobec osób pracujących. Tak naprawdę kontrola finansowa to nie jest kontrola, która ma na celu znaleźć jakiekolwiek uchybienia. Ona stanowi tak zwany bilans otwarcia. Każdy nowy zarządca, każdy nowy dyrektor przejmujący jednostkę musi ustalić pewne rzeczy, zrobić spis natury, sprawdzić dokumentację wstecz, żeby móc wiedzieć, od jakiego momentu należy działać i ewentualnie co należy poprawić lub jak w inny sposób ułożyć. I tak naprawdę jakiekolwiek pojawią się wnioski po tej kontroli, nie mówimy o zarzutach, mówimy o wnioskach, to głównie, przykro to powiedzieć, ale obciążą tak naprawdę panią dyrektor, gdyż za stan administracji, stan bezpieczeństwa budynku, stan prawno-finansowy, kadrowo-płacowy odpowiada administrator jednostki, czyli pani Alicja Hebda. Zobaczymy, ja z góry nie przesądzam, myślę, że to będą informacje jawne, umieszczone na BIP-ie miasta, na BIP-ie małej galerii. Nie wiem, czy to jest miejsce na to, żeby epatować jakimiś niedociągnięciami, bo one w każdej instytucji się zdarzają. Mm-hmm.
kontrola wyjaśni te rzeczy, w jakiej to skali było i myślę, że zostawmy to w taki sposób. I pewnie o tych wnioskach będziemy mieli okazję porozmawiać przy okazji kolejnego spotkania. Benedykt Polański, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Małej Galerii, moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za wizytę również. W studiu. Do zobaczenia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.